Mateusz, masz ze sobą ponad 60 występów na poziomie ekstraklasy i aż 40 na poziomie pierwszej ligi. Mimo młodego wieku można cię już nazwać doświadczonym zawodnikiem. No tak, już trochę pograłem w pierwszej lidze i w ekstraklasie. No i mam nadzieję, że dostanę jeszcze sporo minut i zaliczę sporo udanych występów w tym sezonie, bo to jest mój główny cel. Przejdź do Górnika Łęczna. Czy miałeś okazję już z kimś dzielić wcześniej szatnię tutaj z naszego zespołu? Tak, dzieliłem z Warce z Adamem Leją i z Damianem Zbozieniem i w Wiśle z Piotrkiem Starzyńskim, nie? Chyba stadion Górnika kojarzy ci się dobrze, bo w końcowej, ostatniej kolejce poprzedniego sezonu nawet strzeliłeś tutaj bramkę. Tak, strzeliłem i mam nadzieję, że nie ostatni raz tutaj na tym stadionie strzelam bramkę. Górnik Łęczna ma za sobą bardzo udany start nowego sezonu. Jakie cele sobie stawiasz ty przed sobą i przed drużyną? No na pewno chcę grać jak najwięcej i pokazać się z jak najlepszej strony. No i to jest mój główny cel i myślę, że przy tym każdy będzie korzystał z tego. Czego mogą się po tobie spodziewać kibice Górnika Łęczna? Zadanie masz trochę trudne, bo zastępujesz trochę Miłosza Kozaka. Na pewno będę walczył o każdy metr boiska i postaram się to robić jak najlepiej. Chyba tutaj te szwy mogą pokazywać, że walczysz faktycznie i nie odpuszczasz. Tak, mam nadzieję, że przeciwnicy będą tak wyglądali, a nie ja.